Dzień dobry, dzień dobry. Mam dla Was fajną wiadomość. Przyjechałem do miejscowości Świecie. Jest to miejscowość, z której pochodzę, żeby dopiąć organizację spotu w Świeciu. Będzie się to nazywało Świecki Piknik Motoryzacyjny. Jesteśmy po rozmowach z burmistrzem, jesteśmy po rozmowach z partnerami. I przy okazji przyjechaliśmy teraz zobaczyć fajny samochód, do którego teraz organizacyjna. Brakuje jeszcze jednej osoby, ale będzie. A tutaj jest gwóźdź programu dzisiejszego. Cześć. Witam serdecznie. Co nam tutaj pokażesz dzisiaj, bo widzowie są bardzo ciekawi. Chciałbym zaprezentować moje auto, które posiadam od 16 lat. Jest to BMW Glass 1700. I opowiedz historię w ogóle, co to jest właśnie Glass, żeby widzowie wiedzieli, bo nie wszyscy auto wiedzą. Auto pochodzi z 68 roku. Początek produkcji to jest 63 rok. Firmę Glass wykupiło BMW w 66 roku, ponieważ Glass miał problemy finansowe. Wykupiło całą fabrykę łącznie z ich patentami. Tutaj jest na przykład pierwszy seryjnie zamontowany pasek rozrządu w silniku. Sanie automatyczne, gaźnik Solexa, siedzenia Recaro, nadwozie zaprojektował Pietro Frua, to był włoski projektant, który w latach 60. projektował m.in. Maserati, dlatego na glasy mówiono Glaserati, bo trąciły tą nutką. Właśnie. To teraz na Passaty mówią Passerati. Skąd no, się to wzięło? Skąd się wzięło, tak. Auto uważam bardzo ciekawe, ma przebieg 80 tysięcy kilometrów, od 76 roku jest w Polsce, w moim posiadaniu jest od 2008 roku. Może podejdźmy. No pewnie, tak, oczywiście, jak najbardziej. Teraz tak, zaciekawiła mnie ta historia z tym paskiem, czyli to chodzi o pasek, że w ogóle w motoryzacji, tak? Tak, to tego nie wiedziałem. Wszędzie były łańcuchy. Do lat 60. łańcuchy. I tutaj właśnie, tu jest taka ciekawa sprawa właśnie, gdy pierwszy raz właśnie ściągnęliśmy obudowę rozrządu, to ten pasek nie wygląda tak jak... Normalnie, standardowo, tak? W autach nie jest taki gumowy, tylko jest jakby odlany z takiego tworzywa, z silikonu. Jest, on po tych 50 kilku latach wygląda, jakbyśmy go założyli 3 dni temu, nie? Czyli tak solidnie zrobione to? Uważam, że bardzo. Bardzo ciekawa słynne. Sprawa. W ogóle ta konstrukcja tego silnika przypomina oczywiście M10. Prawda? Czy nie? Przypomina bardzo, nie? Kurde, jak nawet otworzyłeś tą maskę wcześniej, jak tutaj już to oglądałem, no to mówię, kurde, M10, ale jakoś coś mi tutaj nie pasuje, nie? Ale to podobne głosy były, jak byłem na zlocie właśnie w 2009 roku, tam jest właśnie puchar za najstarsze auto z lotu, no to takiego silnika nikt nie widział na żywo. No właśnie, ja też jestem pod wrażeniem, właśnie super, super, że przyjechaliśmy. Dobra, to mówisz, to jest Recaro, tak? Tak, tak, tutaj na gałeczkach, tutaj od regulacji są nawet wybite napisy Clip Pan Recaro, bo też mam nawet dokumenty, wtedy seryjnie auta nie były wyposażone w pasy bezpieczeństwa, a tutaj właśnie są założone pasy firmy Clip Pan. Ale tak, to są bezwładnościowe, regulacyjne, to są, tak. To są takie regulacyjne, tak. Tak nie, jest, nie, dokładnie. Nie, tam, nie? No, Corbotronic. Tak, Corbotronic. Tutaj mamy oczywiście popielniczkę, zapalniczkę. Instalacja jest 6-woltowa. No, to jest ciekawe. Tak, hamulce tarczowe na osi przedniej, z tyłu są bębny, ale koła na 14-calowych obręczach i mocowane na 5 śrub. No, to już jest fajne. I z tyłu resory widzę, tak? Tak, z tyłu są resory. A z przodu jest kolumna MacPersona, tak czy nie? Tego nie wiem. Raczej tak, no tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Ja mam latarkę inspekcyjną jako mechanik.
O, proszę bardzo. O. O, jest. Nie, musimy z tamtej strony pójść. Pójdziemy z tamtej strony. W ogóle ten znaczek jest fajny. Czyli to jest taki oryginalny Glass, tak? Znaczek Glass. Tak, znaczek jest Glass. No, a tutaj jakoś... widzę na kołpakach jest BMW, czyli to już jest też oryginalnie tak. Tak, oryginalnie, bo tak jak firma została... Nie, to nie jest kolumna MacPersona. Dobra, to sprawa wyjaśnia. No, nie wiem, jak się ta kolumna nazywa, ale nie jest to kolumna MacPersona. Zygmunta, o proszę bardzo. Tutaj warto też nadmienić, tak jak jest tabliczka znamionowa, on był wyprodukowany w fabryce w Ding Dolphin. I właśnie w tej fabryce do dzisiaj BMW są produkowane, nie? Kurde. I teraz tak, to jest, co to za numer jest tutaj? 1700. Bo to jest model. To jest model, 1700. I to jest pojemność 1700, tak? 1,7. 112, moc? Nie, moc jest 85 koni. Okej, okej. No tutaj to wiadomo, to już tam jest waga i widzę ten film. Właśnie TS, które... miały 100 koni mechanicznych, ale wtedy był podwójny gaśnik, nie? I tak samo w tym modelu zadebiutowała pierwsza elektrycznie sterowana skrzynia biegów automatyczna czterobiegowa. Nawet na czyli to jest można... mechaniczna skrzynia? Tu jest mechaniczna. To jest mechaniczna, tak, a tamta była... Ale było tam kilkanaście egzemplarzy wyprodukowanych, gdzie był automat sterowany już elektrycznie. Niesamowite. Tak, w którym to roku? W latach 60. One były produkowane do 68, także okay. To jest końcówka produkcji. Nie? No także... to jest niesamowite. I to było wymyślone przez Glass. Tak. Kurde, to jest niesamowite. Jakich tutaj rzeczy można się dowiedzieć? Charakterystycznie podcięte. Okno. Co, panie Romanie? Ja co, jesteś zaskoczony? No tego modelu wyszło zaledwie tam 13 tysięcy sztuk, także no tak. Nie było tego dużo. Z tego co wiem, zostało 100 kilkanaście sztuk na całym świecie. Nie? A to jest jakieś miejsce, w którym właśnie się skupiają właściciele tych samochodów? Czy nie? Znaczy czy to jest takie forum niemieckie, które skupia właścicieli, ale no tam nie ma za wiele osób. No tak. To może byśmy bagażnik zobaczyli, ile osób wejdzie do bagażnika, czy można tym jeździć gdzieś do Pruszkowa, czy nie? Zobaczymy. Zobaczymy. A, o, no nie, no to fajnie wygląda w ogóle. Czyli mamy tak, Glass 1700, normalnie fajnie to wygląda, znaczek BMW, bo to już było wykupione przez BMW. Dokładnie. I tak to wygląda, jest... klapa podnoszona na siłowniku, no ten siłownik już... A tam coś schowane, coś, nie? Dwa trupy. A, dwa trupy, okej. Okay. A tu walizka pieniędzy. Dobrze, dobrze, dobrze. No ma takie smaczki jak te naklejki na przykład tutaj właśnie z epoki, które się zachowały. No auto ma tylko 80 tysięcy przebiegu i to jest praktycznie temat potwierdzony, bo jakieś 10 lat temu dzwonił do mnie wnuk tego dziadka, od którego ja kupiłem to auto. I rozmawialiśmy dosyć długo, no i właśnie pytałem o takie pewne szczegóły. On nawet mówił, że jechał tym autem do chrztu. Czyli ty po prostu chciałeś potwierdzić No i właśnie zapytałem go, mówię, no to jak, mówię, no opowiadał jak chodził z dziadkiem do garażu i go odpalali tam też kilka razy w roku, bo dziadek traktował ten samochód w latach tam 70., 80. jako inwestycja. No i dlatego ten silnik jest w dobrej kondycji. No i tak. Potwierdził mi właśnie, no, że 80 tysięcy kilometrów i no i tyle ma. Czy do tej tego pory. Silnika w ogóle nikt nie naprawiał nigdy? Nie, nie, on nie był na pewno nigdy otwierany. Kurde, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Tyle lat. No jakieś tam ślady, wiadomo. No wiadomo, nie, ale... blacharskie, tu miał, nawet gdzieś mam taki dokument z milicji, o. Ja tutaj to poprawiłem tam lakierem takim tam, żeby to nie korygowało. No żeby nie było gołe. Takim no. Podkładowym, ale tu widać... tak, oderwany płat, kawał, tak. Drzwi był naprawiany i nawet gdzieś były dokumenty... z milicji obywatelskiej. Z milicji, tak, dokładnie, że tutaj coś tam się zdarzyło. Nie? Także no tak. Jeszcze taka anegdota, właśnie ten pan, który do mnie zadzwonił, mówił, że dziadek właśnie raz pojechał tym autem do Warszawy i no nie spodziewał się, że on ma taką potężną moc, no i właśnie
tyłem gdzieś tam lekko uderzył, bo tak go porwało. No, miotało nim jak szatanem. Miotało, strasznie. No ale co się dziwić, no auto jest lekkie, no przy mocy 85 koni waży zaledwie tam dobrą tonę. To napęd 50, na tył. Tak, no napęd to, na tył. To musiało oponki, się tak skończyć. Nawet są opony z epoki. No tak. Także... Ciekawe, czy na tych oponach jest gdzieś data produkcji. Jestem ciekaw, bo ja akurat... Powinno coś być, ale no model opony jest... To jest Uniroyal. Ostatnio właśnie gdzieś tam znaleźliśmy. Nie wiem, czy znajdziemy, ale... Ale one i tak są w niezłej kondycji w ogóle, te opony. Tak. To są takie diagonalne, jak w stylu, jak miały Trabanty, Warburgi. Nie? Czyli to są taka wielosezonówka, można powiedzieć, z tamtej epoki. Tak, nie? Z tamtej epoki, dokładnie. No super, kurde, podoba mi się. Raczej w ogóle mi się podoba to, że ten pojazd jest w takim stanie, to jakieś te naprawy, to są bzdury w ogóle, nie? Że on ma właśnie te wszystkie rzeczy takie oryginalne, nie? I no, tak samo wnętrze też nie było naprawiane, czy cokolwiek, nie? Też nie było. Wnętrze, no, powiem szczerze, jest oryginalne. Ja tutaj, to też było z jakieś 15-16 lat temu, jeszcze mojej świętej pamięci chrzestny polecił mi takiego dziadka, który miał tam koło 80 lat, w okolicach Wejherowa, zajmował się tapicerstwem samochodowym. Ja te siedzenia, fotele przednie, tylną kanapę zdemontowałem. Dlaczego? Bo ten materiał był taki stary, po prostu... Wypłowiały. Wysiedziany. Wypłowiały był i tak się z racji starości się kruszył wręcz, po prostu. I tutaj to wszystko zostało oryginalne, te boczki i tak dalej. I on mi to zrobił, wyobraź sobie, przez jeden weekend. Ja wieczorem w piątek mu to zawiozłem. Mhm. W Hondzie, pamiętam jak dzisiaj w Hondzie koncertu zapakowałem to, zawiozłem mu to chyba o 20 z moim właśnie wujkiem. On dał mi wzornik tylko materiałów, mówię, to robimy tak samo jak jest oryginał, żeby wyglądało tak jak oryginał. Mówię, te wszystkie tutaj te elementy z tej skajki czy ten, to było całe, tu nic nie było porwane. Mówię, to ma zostać, tylko ten materiał, żeby pan mi zmienił. Dobraliśmy ten sam materiał. W niedzielę, słuchaj, godzina 10, telefon, proszę przyjechać po odbiór. I tak to się odbyło i tak to zostało, nie? Także jakbym komuś powiedział, że nie było robione, to i tak nikt by nie poznał, że tak cokolwiek jest. Było. Znaczy w ogóle podoba mi się, że Honda się do czegoś przydała. Czyli no, Honda się przydała do zawiezienia foteli. Honda to jest moja główna marka, w której żyję, proszę bardzo. Ale się przydała, no. No i to jest ważne, że motoryzacja łączy, słuchajcie. Tak. Puchar za najstarsze auto z lotu, majówka z BMW, 2009 rok. Słynny Toruń. Ale tam dojechałeś na lawecie, czy o własnych siłach? Na lawecie. Na lawecie, tak? Tak. To jeszcze bym cię prosił o tą krótką historię z tym zarejestrowaniem właśnie, bo to jest ciekawe, a słuchajcie, to było poza kamerami, abyśmy posłuchali chętnie, bo wtedy to była milicja, no, obywatelska. Jeszcze później Adam powiesz, czemu Toruń słynny z tego. Właśnie, a Toruń słynny z czego? Z BMW i spalenia gumy. Tak. Ale gumy nie paliłeś. Nie, ale powiem szczerze, że na placu do palenia gum ona była, bo chłopacy mnie poprosili, bo byliśmy na dwóch zlotach właśnie w 2009 i 2010 roku. I właśnie w 2010 chłopacy, którzy E30 tam sobie palili gumę, poprosili mnie, mówi, słuchaj, to wjedź przed nami, zrób taką rundkę, a wtedy my wpadamy tą E30 i upalamy, nie? No i taki filmik gdzieś tam mamy nagrany. No to, czyli byłeś gwiazdą w tym 2009 roku. Chociaż był gwiazdą na zlocie BMW. No, to jest niesamowite. Niesamowite, ale prawdziwe. Historia. Tak, pisze różne scenariusze, dokładnie. Nie, no fajna historia. No. A odnośnie rejestracji, tak? Tak, wiesz, czy spróbuj to skrócić, nie. Albo zakupu. Rejestracja to PAL 6. Słuchajcie, samochód jest opłacony. Można go zarejestrować. Kiedyś po prostu nie można było w ogóle rejestrować aut powyżej 10 lat. O, właśnie też tak było. O. Właśnie. Ja to dobrze pamiętam i to były czasy, kiedy przebijano numery i rejestrowano składaki. W częściach się przywoziło. Skąd to pamiętasz? A ty pamiętasz, czy nie? A ja nie pamiętam. Bo on nie chce pamiętać, zapomniał, słuchajcie. Dobra. Kupna, tak. To kupno właśnie. Tak, właśnie
Kiedy zobaczyłem to auto pierwszy raz, no to miałem takie mieszane uczucia, no bo zapytałem właściciela, mówię, czy to jest jakaś krzyżówka Wołgi z Warburgiem, czy z czymś takim, no bo... No trochę tak do Wołgi, powiem ci, rzeczywiście, trochę dobre skojarzenie, dobre. Te chromy, to wszystko, no ale jednak czuć ten sznyt włoski. Tak, nie? Jednak tak, jest taka taki bardziej... do Fiata bardziej, nie? Tak, taki Fiat. Tak, pod Fiata, pod, nie wiem, pod te stare może Peugeoty. Albo... Nawet pod Maserati, powiem tak, pod Maserati tak. Też, stare Maserati też było podobne, nawet w takich kolorach chyba wychodziły z tego, co kojarzę. Ten znaczek trochę nie? Trochę to też, nie? W każdym razie nie jest to za wschodniej tej Europy. Łada to jest. Tak, Łada to nie jest ani Zaporożec. No i dlatego zaciekawiła mnie historia tego samochodu. Dowiedziałem się, że właśnie powstało ich bardzo niewiele. No i argumentem tutaj negocjacyjnym w tamtych latach było to, że nie dało się go zarejestrować, bo nie było jeszcze... Bo takie prawo było, że nie można było. Nie było przepisów jeszcze, żeby rejestrować auto na żółte tablice, a gdy było auto z zagranicy, no to były wymagane dwa briefy, a tu był akurat jeden. No i dlatego tutaj udało mi się lepszą cenę wynegocjować, no i poza tym... A jeszcze powiedz, dlaczego pan właśnie się na to zdecydował? Bo wysłałeś go do Wydziału Komunikacji. Tak, wysłałem go do Wydziału Komunikacji. Mówię, dobrze, ja panu zapłacę cenę, którą pan nam oczekuje, ale to pan go zarejestruje i nie ma problemu. Ja pokryję nawet koszty rejestracji. No i niestety nie udało się. No i... Znaczy dla ciebie stety. Dla mnie stety, dokładnie. No wtedy to też była taka niewiadoma. To był taki zakup trochę w ciemno, ale... Żałujesz? Nie. No gdyby nie to, to byśmy się dzisiaj nie spotkali. Dokładnie. A tak, słuchajcie... Motoryzacja łączy i to jest najważniejsze, kurde. Tak nas też połączyła, nie? Chociaż tu się z Romanem to się znamy długo, ale z tą panią połączyła, z tym panem Heniem też. Tak? Tak, tak. Mogę wsiąść? Śmiało. Zapraszam, no właśnie, kurde. Ale maszyna, słuchajcie. I tu regulacja? Tak. To wszystko działa. No, a tam jest taka regulacja, wiesz. Teraz. Kurde, powiem ci. O kurde, coś tu. Dawno nie było ruszane. No takie... dobra, zastało się, dobra, ale dam radę, chcę zobaczyć, jak to chodzi. Czyli tak, tu są cztery biegi. Czyli ten wsteczny jest tak jak w BMW. Tak, do boku. Tu się nic nie zmieniło, nic nie? Nic się nie zmieniło. Tylko takie większe ruchy, cztery biegi. Cztery biegi. Cztery biegi. No fajny klimat, kurde. No trochę luz ma w tym. No. Ale to nie przeszkadza, nie? Tym autem się jedzie i delektuje. A czy znasz może dane, jaką to osiągało prędkość? Tak. No oczywiście. Słucham. 160 km na godzinę. 160? Tak, 160. Aż normalnie się wierzyć. I 13 sekund do setki. W to, latach 60. To naprawdę bardzo dobry wynik. Kurde. No Polonez miał pewnie 35. Polonez miał 35, a na przykład Mercedes chyba 200D to miał chyba z 50 sekund. Minut? Z minut nie, no. To już kalendarz można otworzyć, wiesz. Ale tak na serio, no. Tak. Powiem ci, 13 sekund to naprawdę... Co ty myślisz, Heniu? No, rakieta. Rakieta, no naprawdę. Poczekaj, ja tam już nie pamiętam z tej tabliczki, to ile waży? Tonę 50 kilo. Tonę 50, no to rzeczywiście, no to po prostu masa wrogiem przyspieszenia, nie? No. Super. To okieneczko też działa, nie? Tutaj mamy pokrętło. Tutaj mamy pokrętło, czekaj. Czyli... O, lufcik jest. Tak. Można palić, ale i mamy popielniczkę. Mamy. Po co wyrzucać, nie? Mamy tam. Jest popielniczka, wszystko jest. Jest popielniczka. Nawet kupiłem kiedyś takie radio z epoki, które jest z przełącznikiem 6 i 12 V, bo tu jest ta instalacja 6-voltowa. No tak, instalacja, tak. No ale na razie się nie doczekało montażu. No, leży kiedyś na półeczce po renowacji, także może kiedyś przyjdzie. Znaczy, wiesz, to jest też taki samochód, kupiłeś go z myślą o tym, żeby go mieć i sobie po prostu jak będziesz miał ochotę, to coś tam porobisz, nie? Nie traktujesz tego jako inwestycję, czy traktujesz? Znaczy, czy hobby, wiesz, tak jak bardzo? Go kupowałem, to wiele osób się śmiało w tamtych latach. Bo to masz go, mówiłeś. Od 2008 roku. No tak. No, sporo osób pytało mnie, czy będę przerabiał instalację na 12-voltową. Takie różne były pomysły ludzi. Czy będę, nie wiem, silnik jakiś współczesny wrzucał. No, czy może gaz?
Tak, czy może gaz, no ale... Znaczy ja powiem tak, to jest też fajny samochód, on tutaj stoi w tym fajnym garażyku, ale równie dobrze mógłby stać sobie gdzieś tam w takim salonie, prawda, jakbyś kiedyś może miał, bo ja o takim marzę, żeby zbudować sobie dom i mieć auta w salonie. Piękna sprawa. Tak? Piękna sprawa, też tak popieram. Tak, też jak najbardziej. No widzisz, i o to właśnie chodzi. Jedni się pukają. Panie Adamie, czemu pan jeździ na te tory wyścigowe? Przecież to w kółko cały czas się jedzie. No. No tak. A ktoś biega za piłką, nie? I to jest właśnie piękne, że każdy coś... Każdego kręci co innego. Dokładnie tak. Także tak to wygląda. Super, dziękuję bardzo za prezentację. Jest mi bardzo miło. Poczekaj. Jest klameczka. Kurde, rzeczywiście. Nawet wszystkie zamki chodzą. Kurde, powiem ci, że te drzwi nawet są lżejsze niż w nowoczesnych autach, a nowoczesne auta są plastikowe albo aluminiowe. A tutaj ta blacha w ogóle jest taka bardzo gruba. Dosyć gruba. Nie? Dosyć gruba. Się dziwiłem, jak spojrzałem kiedyś na te dane, że tyle ten samochód waży. No dobrze, to jeszcze raz dziękuję za prezentację. Proszę a bardzo. Naszych widzów. No mogą być nasi, bo wszyscy tworzymy kanał Motokuncika, jak oglądasz, wszyscy oglądamy, to wszyscy to tworzymy, prawda? Zapraszamy serdecznie 8 czerwca na świecki spot motoryzacyjny, który odbędzie się pod zamkiem. A spotykamy się na rynku głównym w Świeciu o godzinie 12. Tym akcentem kończymy odcinek. Zapraszamy. I zapraszamy oczywiście. Serdecznie.